Ej, dzień dobry, cześć, cześć, witam bardzo serdecznie. Cześć Sebastianie, cześć Patko, cześć Sylwio. Bardzo się boję o jedną rzecz, tak z góry mówię. Po pierwsze, w sumie to o dwie rzeczy. Po pierwsze, nie pamiętam kompletnie, co ostatnio robiliśmy i martwię się, czy na pewno będę pamiętał, co mieliśmy teraz zabić. A druga rzecz to taka, że nie jestem przekonany, czy będę w stanie sensownie wklepywać inputy. Witam Vermilion, witam Bryki, witam. Wiem, że to może zabrzmieć nieco dziwnie, ale grałem ostatnio parę godzin w Metafora. Jeżeli chcecie nazywać się parę. Ile mam? 20 parę w tej chwili chyba? O, doskonale. Boże, czemu mi to robisz? I przez to, że gram Metafora, to bardzo często mieszają mi się kontrolki. Zresztą w samym Metaforze mi się mieszają kontrolki i to jest chyba najbardziej przerażające. No to tutaj były podobne formuły na Zio. Yep, na Zio. Czy my sobie rozmawialiśmy z bajki o księciach? Właśnie nawet nie jestem pewien, czy my ją per se uratowaliśmy. Czy tylko próbowaliśmy ją uratować, ale coś nie pykło? Tutaj was przecież nie wbijamy jak inputy. Chciałbym, żeby to było takie proste. Nie pamiętam, co było brzmi jak moje wracanie do gier za parę miesięcy. Same. Dlatego staram się aż tak bardzo nie rozrzucać tego, w co gram w danym momencie. Zazwyczaj mi to nie wychodzi aż tak dobrze, jakbym chciał, ale na chwilę obecną raczej będę tylko i wyłącznie metaforował. Oczywiście nie licząc jakichś rzeczy streamowych i streamopochodnych. Miałem jakiś zaczęty Monotype Fire w Pokémon na HeartGoldach, ale on pewnie też zaczeka na to, aż Metafora przejdę. Czy się fajnie gra? Gra się fajnie, tylko tak jak wspominałem, chyba przy każdej możliwej okazji, ta gra postawiła sobie za punkt honoru, żeby Heart był tutaj Heart, a nie tak jak Persona, gdzie Heart jest po prostu rzeczą. I trzeba. Wydaje mi się, że na hardzie trzeba tak naprawdę dostosowywać tutejszy system jobów pod każdy duży encounter, a najlepiej pod każdy dungeon, co biorąc pod uwagę, że jesteśmy ograniczeni zasobami, nie jest aż takie proste. Co ja zrobiłem Mikowi? Nie mam pojęcia, że do mnie mówisz, ale bardzo mi przykro, że stała się tylko krzywda. To wszystko moja wina, bo da się porwać, zgadzam się, to twoja wina. Członkowie Solidów wciąż mogą tu być. Musimy przeprowadzić pełne śledztwo. Czy mocno cię przeraża? Chcę, żebyś wiedział, że nie obchodzi mnie, kim on naprawdę jest. Nie też. Ważne, że jest po naszej stronie. Można zmieniać poziom trudności w trakcie tak długo, jak nie zmieniamy na najniższy i nie zmieniamy z najwyższego. Cześć, Samurajo. Między Easy a Hardem można przełączać swobodnie, przynajmniej według opisu skilla, bo jeszcze nie próbowałem tego robić. Ten dowodzi Varin Omega, mogą stanowić wyzwanie. Pewnie się przekonamy. Na to moment tylko P513, bo tak bardzo nienawidzę. Trzeci Marku w sensie, bo w sumie się nad tym zastanowić, to Arki można różnie liczyć tym. W Personie 5? Kaneshiro. Okej, w ten sposób. Jest to jeden z dołujących momentów Personem 5, moim zdaniem. Na pewno nie jest to poziom tego, co jest za dwa dungeony, ale wciąż jest to raczej jeden z dołków. Godliter 1 po skończonej grze, jeszcze kontent ulepszonej wersji i ulepszonej wersji. O Boże, ja ostatnio zdałem sobie sprawę, jak mało bonusowe kontenty robię w grach.
i że dość często go odpuszczam, jeżeli nie ma za to jakichś na to aczików. Na przykład PSN 3 Reload kompletnie nie robiłem bonusowych bossów poza Reaperem. Ojej, czy ja wam opowiadałem, jak ja robiłem tego? Jak ja robiłem Reapera w DSM? Bo nie pamiętam. Stwierdziłem, że bardzo mądrym pomysłem jest, że jestem pod koniec gry, więc trzeba pobić Reapera. Tylko miałem jakiś 72 poziom. Więc w momencie, kiedy szedłem na Reapera, nie miałem debilitate'a na niczym. Miałem tylko itemy debilitate'ujące. I jak byłem zbuffowany, a Reaper był zdebuffowany, to wciąż potrafił mnie zdjąć na hita niektórymi rzeczami. Więc to było dosłownie czyste RNG, czy akurat zdecyduje, żeby atakować nie po słabościach, czy nie. Koniec końców mi się udało. Przeżyła Aegis i Metis bodajże. Ja bym skoczył na 99. Powiedzmy, że przejście reszty gry nie stanowiło wielkiego wyzwania. Ja od kilku miesięcy studiujący Kirby Lord momentami żyje dosłownie jak Soulsy dla dzieci. Tymczasem Lord Pokémonowy. Właśnie, coś widziałem o tych Pokémonach, ale nie tak głębiałem się w to. Widziałem tylko, że to co wyciekło było bardzo nie w stylu Pokémonów, nawet jeżeli chodzi o same arty. Z tym jest metafora kiedy? Najprędzej jak przejdę, to taka się zdaje za dużo, za duża, żebym mógł ją jednocześnie przechodzić na streamach i żebym mógł ją przechodzić w swoim wolnym czasie. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o moje obecne serie streamowe, to mam od zarąbania jakieś rzeczy, które za szybko się nie skończą. Bo to najszybciej z tego wszystkiego, co mam, skończy się prawdopodobnie DDS. Chyba, że stwierdzę po którejś kampanii w Heroesach, że chcę sobie zrobić przerwę i wrzucę coś innego tymczasowego, żeby mieć coś bardziej, powiedzmy, wymagającego właściwej reakcji. To jest jedyna opcja, którą widzę, żeby gdzieś coś wrzucić, a to jednocześnie nie do końca pasuje do metafora. Battle Networki zejdą mi pewnie do końca przyszłego roku w moim obecnym tempie. Cześć Wilczorle, witam, witam. Chyba, że po DDS-ie 1 nie ruszę DDS-a 2, ale to jeszcze będę myślał. Ale to też nie jest raczej na zasadzie, że będę streamował Metafora. Zwłaszcza, że obecnie jest jeszcze ten okres, że ludzie pewnie by chcieli samemu grać, woleliby nie wchodzić na streamy, żeby sobie nie zaspoilować rzeczy. Jada, jada, więc ten. Więc wydaje mi się, że jeżeli nie chce się nastawiać na jakiś taki hype, że wszyscy ludzie będą przychodzić, wow, fajna nowa gierka, a raczej nigdy w coś takiego się nie bawiłem, to wydaje mi się, że nawet lepiej. Przy okazji oszczędzi mi to ryzyka, że zaczną wchodzić ludzie, którzy są nieco dalej ode mnie i będą się mnie pytać: ej, a pobiłeś już tego bossa fabularnego, który jest spoilerem? Tak mniej więcej by to wyglądało. Patrz na sobie, wygląda na taką szczęśliwą. Tymczasem tak bardzo ją widać. Co to było wcześniej? Płacz? Wiesz, pięknie to też daje się bardziej do nich pasować niż począca. Ale to fajne, surf. Mogę wejść na górę? Jasne, czemu nie? Pięknie, surf. Statki takie jak ten powinny pływać w oceanie. Ocean jest wielki, piękny. Fale bujające w tej nawet. Dalej chodźmy. Pozwólcie, że nadrobię czat. Ulepszę nagląd też dodatkowe misje fabularne. Jedna misja na składa się z wielu misji. Jedna misja, ale składa się z wielu misji fabularnych. Jeszcze więcej misji fabularnych, bo jest gra 6 misji. Potem poszedłem chyba na lepszą wersję, jeszcze lepszą wersję potworów. To brzmi, jakbyś dostał długą grę praktycznie w formie tego, tej tak zwanej ulepszonej wersji.
Byłoby bardzo zabawne, jakby ten skill z St. Genis Buffy debuffy był bardziej popularny. Boję się. Nie będę konał, póki to w metaforze bardzo mało używam buffów, debuffów. Głównie dlatego, że joby, które mam, nie mają ich aż na tyle dużo. Jak na złość, ta gra wykorzystuje wciąż system z persony. Właściwie, nie, pozwólcie, że się odprawię. Tak od razu, na szybko się prawie. Tak, jak wykorzystuje system z SMT 5. To jest dosłownie system z SMT 5, jeżeli chodzi o buffy, debuffy. Mamy single i multi-target buffy, które się stakują do trzech. Czy piątka też miała do trzech, do czterech? Imbif od piątka miała do dwóch. W każdym razie, no, można stakować buffy, debuffy do plus minus 3. I jak do tej pory jedynym buffem, który konsekwentnie miałem w swoim party, była Raku Kadża. Nie ma Raku Kadża, tylko po prostu Raku Kadża. Także było fajnie. Lady Marathon, witam, witam. Ludzie mówią z metafora, że to DDS3. Nie czuję tego aż tak bardzo. Jakby... Trochę przez ten system rozwoju, że jest taki względnie liniowy w danej klasie. W sensie, że na przykład jest klasa magiczna i ona się tak jakby rozwija dalej w ulepszoną klasę magiczną i tak dalej, i tak dalej. Ale to chyba jedyne takie porównanie. No i może to, że są ability pointy, żeby levelować klasę. Ale to wydaje mi się, że bardzo dużo gier, które ma system klas, ma coś takiego. I mean, głupi Final 6 miał oddzielne XP ability points do uczenia się umiejętności jako tako, a nigdy w życiu bym nie powiedział, że F6 to klon takiego systemu. A potem idziemy Moto Savanta. What is this Fire Emblem? Sef, czy masz wrażenie, że widziałeś już kiedyś taką kupę złomu? Może? Też się tak wydaje. Stera, Argyra, Cielo. Wszyscy. Nie wiem, że byliśmy kiedyś na czymś takim. A tak, ale gdzie on ma pływać, jak nie ma wody? Na tym poziomie magii uczy się tylko 9 piętra. Na poziomie trzeciego jebanego dungeonu. Znaczy, jestem w tej chwili odrobinę drobnym hejterem jednej rzeczy. Mianowicie tego, że dostęp do klasy magicznej dostaje się bardzo szybko i równie szybko gra wrzuca jakieś 5 dungeonów w rzędu, gdzie wszyscy wokół ci mówią: ej, wiedziałeś, że jeżeli weźmiesz klasę magiczną, to wszyscy przeciwnicy zaczną ci spamować rampage? Co tu da? I co gorsza, to nie jest tak, że to jest jakieś wielkie wyolbrzymienie, to dosłownie tak działa. Ostatecznie, czy one nie powinny pływać w oceanie? A widzisz gdzieś tu ocean? Bo ja nie. Anyway, zobaczmy, co tam jest jako tako. Zostawiam tutaj pułapkę, prawda? Nie zapomnij się obkopić przed misją. Nie będzie pewnie czasu, żeby wyjść więcej. Masz rację. Dawno nie byłem na zakupy. I wypadałoby to zrobić. Dajcie mi wrócić do siebie, bo chcę się obkupić. Właśnie, ja mogę teoretycznie posprawdzać, czy są jakieś te... czy są jakieś złote wrota, które mogę pootwierać, bo klucz przecież znaleźliśmy. Jedna rzecz, którą odnośnie metafora powtarzam chyba wszystkim wokół, jak leci, to, że bardzo lubię, że ta gra póki co nie ma takiej typowej postaci, którą można kryć jako Batmanki, czyli takiej dosłownie, która ma być ofiarą naśmiewania się i żartów wszystkich wokół, tak jak w Personach praktycznie zawsze był ten kolega protagonisty. Nie oszukujmy się, tak było tak naprawdę. Ja jestem z tego zadowolony, nie mówię, że to jest obiektywnie dobre, ale mi to jak najbardziej odpowiada.
Chciałbym sprzedać komóreczki. Jestem niemalże pewien, że ktoś mi mówił o tym, żeby sprzedawać je w odpowiednim momencie. Jak widać, bardzo się tym przejmuję. I tak nie stać. Ja wiem, że jest nowa Pixie i PNSA Dirty to Shallow. Dopóki nie powiedziałeś, że PNSA Dirty to Shallow, to chciałem powiedzieć, że po części się z tym zgadzam. Po czym powiedziałeś mi, że PNSA Shallow już zrezygnowałem z powiedzenia tego. Cześć, Kaka, witam, witam. Znaczy, ja się mogę domyślać, że chodzi o coś pokroju Rune 34 subreddit. Okej, ba. Case in point. I rest my case. Wiele jest w ogóle subredditów okej, buddy. Czy to jest tak, że większość takich powiedzmy bardziej znanych tytułów serii to ma? Bo mi się głównie kojarzy z Hololive. Jeszcze raz mi z tym jest śmieszna sprawa, bo jeden z moich teamleaderów w robocie sobie ustawił na profilowe Hulkenberg. I miałem takie, ok, już wiem, kto bardzo intensywnie ogrywał metaforę od paru dni. Zresztą ogólnie mam wrażenie, że parę osób u nas jest przynajmniej zaintrygowanych tym, że jak to określili, jest to persona nie w szkole. I to zdecydowanie jest plus jak dla mnie. Nawet jeżeli jakieś tam elementy wciąż pozostają, takie typowo social simulatorowe. Wejdź, metafor, wyjdź. Moi Chris, to jest persona, ale dobra! To jest persona, która nie jest w szkole! Nie hejć! Walczymy z Dusami, to może być kara za śmierć, ale proszę nie umrzyj. Ma kalendarz. Fajne emblemy mają kalendarze. I są dobrymi grami. Pink Before. Zaraz będziesz mówił, że trzy domy to chujowa gra, bo ma kalendarz. We have to destroy this ship. We will spread a rumor that you are hidden here to get the attention of Bat and the brutes. Jeden Fire Emblem. Racja. They show up expecting to find Sarah and boom. Trzy domy mają kalendarz. Hey, come on. Why don't we try somewhere else, huh? Guys? The structure's material and design make this environment highly combustible. A zdetonujmy sami siebie, to jest dobry Is it pomysł. really that simple? I mean, they'll know it's a trap when Sarah's not here. Sarah will be here. Huh? Care to explain? Wszyscy są skonfundowani, proszę się wytłumaczyć. Pięknie. To wygląda trochę, jakby stopa się zapadła w ziemi. Yep. Nie da się rozpoznać. Okay. This seriously won't work. Why is that? Obviously, Sarah isn't this tall. Her hair is way different and her arms ain't that thick. Oh. Well, excuse me. Ale to nie trwało długo. Already? Sarah and Heat.
They left for our new headquarters a few minutes ago. I hope they weren't spotted. They moved faster than I expected. We must hurry. If we do not, they will devour us. Nie podoba mi się implikacja jedna. Okay, let's do this then. Let's go. To znaczy, że jestem bez hita, prawda? He is sure to enter through the windows. Understood. Let us go. We will set traps for them throughout the ship. Jeszcze trochę i zacznę się godzić z tym, że będę musiał wypierdolić hita na stałe z drużyny. I can smell that Sarah girl scent in the air. The woman's there too. Masz kiepski nos, stary. There's no mistake. Varen. Don't ever call me by that name. I am a colonel. Colonel Beck. To nie personalny jestem, to po czym pokazuję ci Davy Samnera, żegnąc... I know that. Się śmiałem trochę, jak zobaczyłem antagonistę z metafora. You must open the door on your own. Don't give me that Nirvana crap. How dare you speak to me? On that day, everything changed. Now, each individual shall be judged by. Z góry mówię, Mike, proszę bez spoilerów. Staram się unikać spoilerów na wszelkie możliwe sposoby. Nie googluję kompletnie nic metafora, bo chcę doświadczyć tej gry tak kompletnie po swojemu. Więc to nie proszę o wiele, ale to jest jedna z tych rzeczy. Serapita, taka buła. No matter what it takes. Kim jest cyberszaman? Bądź też cyberszamanka? Czy tak będą od tej pory tytułować serę? Chciałem mieszkać z lampy na YouTube i dostałem do tego. Za każdym jednym razem. To się dzieje za każdym razem. Ej, obejrzę sobie Klanada. O, poszukam sobie motywu tej jednej postaci, bo brzmi bardzo... wiesz jaki jest plan, okej. Okay. Najpierw podłożymy materiał wybuchowy na dole statku. Chodźmy. W jakim my składzie jesteśmy? Hit... Odnoszę wrażenie, że metafor był zrobiony, bo Hashino wziął sobie do serca, co mówią ludzie na Twitterze i chce potem kupić jej płaski podczas ściągania własnych pierdów, jakim to nie jest artystą. Momentami mam wrażenie, że niektóre wątki są tak bardzo w twarz walone i że gra próbuje mocno bawić się w jakieś takie filozoficzno-ideologiczne rzeczy, ale nie chcę tego oceniać po 20 parę godzinach. Dopiero jak przejdę, to postaram się jakoś tak konkretnie się w tym temacie wypowiedzieć. To była ta pewna pensjonalna egzekucja z końca gry, więc sam full experience w pierwszym ranie. Nie no, słuchaj. Zawsze możesz być mną. Przechodzić Damianą w kolejności 3, 2, 1. Ja nawet nie żartuję. Mam jedno ważne pytanie. Czy to zamierzone, że oni tu nie mają portretów?
Aspect Scale'a. Well, będę musiał. Masz ich party? Tak, mam ich party. Nie mam ich party. Ej, dzięki za zwrócenie uwagi, bo miałbym jedną osobę w party. Aaaa, to się niepokoję. Czy mam kogokolwiek? O mój Boże, ja nie mam nikogo, kto mnie będzie leczył. Oh my. Już czuję, że to będzie przyjazny, interaktywny dungeon. Get mantra. Gale. As you, Gale! Weź przynajmniej tą medię. Powiem tak, nie chcę wiele, ale media by się przydała. Tylko jeszcze zobaczę, czy ja mogę coś sensownego im setnąć, bo nie jestem pewien, czy oni mają setniętą umiejętności w sumie. Maza, Chuchtera, Matera, Team HD, Apata, Analyze. Dużo mam shieldów wejściego. Wydaje mi się, że chciałbym first boosta machnąć. Najlepiej... Mudo nie chcę, to na pewno. Nie lubię Mudo w tego typu grach. Nie wiem, jakoś zawsze mam wrażenie, że jeżeli używam Mudo, to sprowadza się to do tego, że albo coś jest podatne i zazwyczaj wchodzi, albo coś nie jest podatne i nie wchodzi w ogóle. Bo to jest model damage elect random. To wygląda jak coś, co bym chciał. Pisa tak apta, czy nie do mojego party? Amahama, Mudo, Mamudo, Curse, Stone Gaze. Ta runda może się przydać. Zamiast Polimpę. I ostatnio Mudo spaliła 5 homunculusów. Misewik mówił, że któregoś razu jak przechodził sobie trójkę i trafił na Reapera, to Reaper stwierdził w pewnym momencie, że ej, słuchaj, łap sobie Mamudonkę na twarz. I to palce padło. A homunculusy bronią przed instakillami jednorazowo. Niestety tylko jednorazowo. No, a mi wyobrażam sobie, że wielorazowe homunculusy mogły być całkiem silne. Tu się nie da przejść. Zastanawiam się, że do tej pory nie mieliśmy jeszcze encountera żadnego. I czy to jest kwestia, że tej do pewnego momentu na przykład ich w ogóle nie będzie, czy z jakiegoś innego powodu? Z jednej strony dobrze, bo mam słabsze party, z drugiej strony źle, bo... To słabsze party dobrze było podlevelować. Na razie spokój, rozumiem. Winda nie działa. Ta winda to działa. 9, 8, jesteśmy na 9. Bo nie wiem, pewnie na 8 podjechać, znaczy na 3, bo tam jest cel Magana, ale może coś znajdę, zanim tam pójdziemy. Jakieś skrzynki albo coś. A, rozumiem. Przejąłem do wiadomości. Oznacza mniej więcej tyle, że na razie nic nie robię. Tylko zjeżdżamy jednak na trzecie. Przynajmniej jest to winda z MGS-a. W pokój silnikiem, wstęp tylko dla pracowników. Cześć, jestem pracownikiem.
Zobaczę, co tam jeszcze zostało. To była winda. W tym kierunku jest dół statku. Okej, czyli jesteśmy zmuszani chyba do przejścia w kierunku silnika na razie. No dobrze, niech wam będzie. Nie obchodzi mnie trochę, że dostaliśmy dwa z rzędu taki save. Nigdzie tak naprawdę. Wystarczające. Podłóżmy tutaj materiały wybuchowe. The bomb has been planted. Wchodząc na górę musimy podkładać ładunki wybuchowe na kolejnych piętrach. Jeden ładunek na piętro, w sumie 7. No dobrze. Pakuj pakę. Mam nadzieję, że nie przelecę zaraz frajerze z defuzerami. Don't be a loser, ale by sobie pograł CS-a. Nie wiem, po co te ładunki ustawiamy. W dużym skrócie zostawiamy pułapkę na brutów. Chcemy ich tutaj ściągnąć tym, że mamy tutaj serę. I chcemy ich tutaj ściągnąć, żeby potem zdetonować cały statek i się ich pozbyć w ten sposób. Pozwać przywódcę i dziewczynę, a zabić całą resztę. Nagi. O-o. Nie podoba mi się to. Dobra, akurat w taka kolejność jest okej. Czy oni będą podatni na fals? Oni mogą być na AG podatni w takim razie. Yep, AG. Na pewno nie będę próbował używać tego elektryczności, ale elektryczny już jak najbardziej. Chcą mnie ziągą spłonować. No to przestali, I guess. Żartowałem. Thanks for the HP, suckers. Mogę chyba po prostu pasnąć do serfa. Serfu, ślap. A, myślałem, że wystarczy. To jest pozdają mimo wszystko. Co dużo bardziej wytrzymałe niż myślałem. Poziom dla serfa. Ciekawe, co rosną staty. Czy jest w tejże kap na staty w ogóle? Teraz je bohatera. Okej, tu są drzwi, kresa zablokowane i nie zdziwię się, że od tego momentu będę miał już enkantery. Akurat mam obok leczonko, to skorzystam. I bifowego jestem te 4. Jap, enkantery. I to sporo ich nawet. Elektrej. Czyli co, i sory będą na elektrycznie sporo? Na fals. Moje pierwsze wskażenie to w sumie były te formułusy, jakie zobaczyłem. Zdałem sobie sprawę, że formułusy jednak nieco inaczej wyglądają. Nie podoba mi się, że wszystko przeżyło.
I Sarah w Nocturnie chyba nie ładują mi na ich performance. O-o. Twarde są. Nie podoba mi się to. Cześć, Tona, witam, witam. Więcej chcę po medię. Akurat nie ma handskilli, żeby móc się więcej narzeć. A Fallen Hero nie wchodzi aż tak szybko, jak bym chciał. Ale co im przypomina? Mój najświeższy nabytek, jeżeli chodzi o postacie w metaforze. To postać z idealnym rozkładem statów, którego absolutnie nie zdoszę w JRPG-ach. Czyli Full Retard Agility i... To kurwa? Full Retard Agility i... Luck. Trzeba było ustawić handskill. Nawet nie zapomniałem, czy on ma handskill. Jolo? Nice. Ale selektny w sumie teraz, jak o tym wspomniałeś. Gale. Nope. Absolutny brak handskilli. Więc nawet nie mogę powiedzieć, że to moja wina. Czy ja chcę... Kliszu. Chciałbym powiedzieć, że to jest kliszu, ale jednocześnie... kiedy to był status? Okej. Ale jednocześnie to nie jest tak, że miałem kiedy go sensownie używać. Spróbuję zamę, bo nie jestem pewien, czy fantomy są odporne na zam, czy nie. Element. Na Jigu. Mam fula? Może będzie lepsza. O Jezu, tam, bo fula boli. Matthew Gat tutaj z kolei byłaby złym pomysłem. Strzemy fantom. O kurwa. Tutaj walczy, tylko to mi nie kotujesz. Jop. Oho. Tylko jeden! Jestem zawiedziony. Tak, my tu jesteśmy demonami, pożywamy demony. Pity masz. O ja pierdolę. To jeszcze już zaraz będzie szybki esecik. Okej, nie jest aż teraźna. Ale trzeba będzie bardzo intensywnie się rozkrzeszać. Dzięki Bogu, że... A wiesz, tutaj wafer będę zapoczyny tylko po walce. Zapomniałem o tym. Ankes, proszę. Zastanawiam się... Czy ty masz Tije? Nie. Żałuję teraz bardzo mocno, że nie dałem protagowi chociaż najprostszej D. Ktoś miał die. Kto miał die? Gail, ty miałeś die. Weź zamiast swoją defa. Nie masz tak dużo przedmiotów, które leczą apeki, więc jak na to nasłabiać te statusy. Z jednej strony chciałbym powiedzieć, że to dobrze, bo nie jest aż tak nadużywalne, z drugiej strony wiem doskonale, jak łatwo to jest nadużywalne. Ja zbudowałem. Nie widzę czego się czatem.
Okej, przynajmniej jest na tyle inteligentnie, żeby spamować osobę podatną. Właśnie wyobraźnia sobie, jak trudno by się grało w grę Atlusa, gdy przeciwnicy zawsze wykorzystywali słabości i odporności. Zakładałem, że oczywiście o nich wiedzą. On był odporny na fizyczne, więc nie będę prawo. Co użytkownik zrobił dla niego, skrzyża sojusznika Rikandra? Znaczy nie jestem pewien, czy Rikandra leczyła, czy skrzeszała. Możliwe, że jedno i drugie. Czy rozumiesz operację? Jak podłożymy ładunek na każde piętrze, to dołączymy do drugiej falu. Okej, czyli nie mamy tam iść na razie, zrozumiałem, przyjąłem. Przyjąłem aluzję i już sobie idę. Polecam Rikandę, ja nikt nie używa chyba Rikandę. Nie możemy wejść to samo window, które przybyliśmy, użyjmy drzwi po prawej, ty jesteś przynętą. Ruszaj się szybko z miejsca do miejsca i ściągaj przeciwników. O, doskonale. Bardzo mnie korci, żeby w tej chwili spróbować uciec, ale wiem, jak to się skończy. Jakby Bitinga i Tegentinga była do dupy, to też tak, prawda? Jaki jest sens seski, jak zabija jednego, a wstrzesza drugiego? Jeżeli jeden jest ci na przykład dużo bardziej potrzebny. Dlatego wydaje mi się, że Likanta działała bardziej jak ktoś pokrywa Media Lahanu. Że to nie jest tak, że działa na jedną osobę, tylko na całe party. Oni już wrzucili Fosdaina, ja jestem głupo dzisiaj. Tam ja to zabiłem. Revival Beat. To nie jest dzień, z którego jestem dumny, to na pewno. O, one są niewrażliwe na lód. To niefartowne. Błagam, lituj się. Rozumiem, litość nie istnieje. Teraz chyba sprawdzę jego słabość w takim tempie. Revival Bad Press drugi. Sądzisz o wycieku z Game Freaka? Powiem szczerze, nie zagębiałem się w niego aż tak bardzo. Widziałem tylko, że miał miejsce. Ale nie patrzyłem dokładnie, co tam się działo. Widziałem tylko, że rzeczy, które tam wyciekły, były zdecydowanie przerażające mnie. Some close quick fire, explosion, panic. Czyli mogę spamować RG i będzie ok. Tak, jak to ktoś powiedział, nie jest to filmak, który nazywa się Game Normal, tylko Game Freak, duh. Jedyna. Ama. Okej, okay, Gale się nauczył Medi, Posmoody, AGD. Jest to pozytyw, tylko dużo bardziej nie podoba mi się to, ile many mamy. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę mógł sobie jakoś się sensownie odnowić. Gordon. Moje pierwsze skojarzenie, jak widzę imię Gordon, to... Ramsey. O, akurat się czułem doskonale. Dzięki Bogu. Teraz staw tutaj. Widziałem gdzieś taki komentarz, że nie można robić takich gierach Pokémony, jeżeli samemu się czegoś nie chce w tym kierunku.
Czemu ja znowu to zrobiłem? Czy mogę przestać robić głupie rzeczy? Okej, już się bałem, że będę miał Persona 2 moment. Jest niewinny i pogląda na oskarżenie. Ludzie się śmieli trochę, że aż dziw bierze, że nic nie ma z Vaporeonem. A z drugiej strony Vaporeon to bardziej wymysł ludzi, aniżeli pulsów, bym powiedział. Jest dużo Pokemonów, które można dużo bardziej podejrzewać o bycie baitem na frasy. Trzeba jeszcze się odłożyć. Tu są pewne się już. O Boże, nigdy nie pamiętam. Jak są te statkowe rzeczy? Pozwólcie. Najgorsze jest to, że jakiś czas temu musiałem to sprawdzać. To jest burda po prostu? Lewa burda. Chyba. Right? Czy po prostu, że ostrzony burt... Ha! Okej, potem to mam ukradzione, stosowane przez serię i tymczasem... To mnie chyba najbardziej przeraża. Że tam dosłownie takie rzeczy padały, tak samo jak to... Ja jedyne co przeczytałem, tak legitnie przeczytałem, to ze Slakoffem. W jej przynęte jest tak jak planowaliśmy. Nie mam tak szybko. Nie możemy, sprawić, by uwierzyli, że nasz derywat tylko parę ich żołnierzy. Zniszczmy ich, abyśmy mogli iść dalej. Czy ja patrzyłem już z nimi? Błagam, niech Gale ma pierwszy turę? Może być, bo chcę zobaczyć ich słabości. Dzięki Bogu za niezużywalnego speglaca. A! No tak. Jak mogłem zapomnieć? I want to off myself. Czemu ja za każdym razem się na to łapę? Nie mam zielonego pojęcia. Nawet chociaż krytne. Się stopił chłop. A to Deinoio z kolei. To myślałem, że będzie przydatny. Wiesz co, jestem... Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale jestem przyzwyczajony do tego, że Spyglassy są przydatne. Przez to, że grałem dużo w Tiresy. Gdzie tamtejszy odpowiednik tutejszego Spyglassa pozwala ci zobaczyć... praktycznie podatności na statusy i żywiołowe ich HP-ki danego bossa. Także po czymś takim absolutnie jestem w stanie powiedzieć, że tak liczyłem, że będzie przydatny. Nie wiem, chciałbym, żeby częściej gry miały właśnie taką dokładniejszą analizę. Aniżeli tylko... Wstać sobie ile coś ma HP-ków albo jak się nazywa. Ja powinienem bomb. Right? Krzyż krew. Bez słabości przynajmniej. One zdejnują w tej chwili, więc nie. Ale są podatne na zioło. I w sumie to oznacza jedną prostą rzecz.
Let's go. Właśnie wersje game też podobno pierwotnie były nieco bardziej drastyczne. Ja właśnie słyszałem wersję, że to nieco jest tutaj sporym niedomówieniem, żeby zauważalnie bardziej drastyczne. Hello? Tak w nieskończoność się będziemy bawić? Dzięki Bogu, że wszyscy mają zio jakieś. Klepowica, chciałem się przystawić się w blankę i lewkę wyśmiać, to myślę, że to się nie tak. O nie, ona je! Proszę przestać, nie wolno jeść na mojej dzielni. A ten książę znalazł też punkt z dwójką gdzie... Dwójką slakofów? Nie, nie wyjdzie mi to od głowy teraz. Au! Ma jeszcze 76 HP. Potencjalnie umrze od raczej. Królewna ścieżka i 7 kasnolotków? Nie jest sobie dobrze, że nie czytałem tych klików. No, jest to bardzo intensywny fanfic tier moment. Mam takie wrażenie. I to taki fanfic, którego ludzie na deby się nie powstydzili. Jestem pewien, że nie będę się gubił na tym statku ani przez chwilę. O, a co to? Ja nawet nie będę próbował. Jeden. Wiecie co? To, że ja go trafiam, to jest idealne odwzorowanie, dlaczego nienawidzę sekundy w SMT-kach. Miałem maksymalnie zdebuffowaną celność i zmisowałem raz, tak naprawdę. Bardzo nie lubię polegać na RNG w JRPG-ach w aż takim stopniu. Jeżeli dobrze pamiętam, one były na gunę podatne. To no nie do końca mam jak używać gunę w chwili obecnej, bo moje pociski są żałośnie słabe. Au. No tak, no tak jak mówiłem, tylko no... Mówię, tylko pamiętałem dość słabe pociski i w dodatku niedolevelowane partie, więc wydaje mi się, że gdybym obecnie chciał cokolwiek robić za Maikain, to... Nie wyszłoby to dobrze, delikatnie rzecz ujmując. Czy przeżyję tę walkę? Nie w takim tempie. Czerwony kapturek też był chyba... Ogólnie te wszystkie właśnie były... Jak to ładnie zostało określone śmiesznymi metaforami. Aha, metafor. Ha, 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 ha. Taka fajna gra. Ha, 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 ha. I'm sorry. Najmocniej przepraszam za to, że mam teraz bardzo mocno skrzywiony mózg innego atluta. Uh,
Zobaczmy, co będzie na czwartym. Bo pierwsze, drugie i trzecie chyba już mamy obtykane. Jeżeli dobrze liczę. O! Siedziaj. I nie mogę już wyszukiwać za bardzo. A, tu jest Kaiji. O! Któryś tam przygrabił jako Xyzai bodaj. Fantaf. This is fine. Nazjonga mnie zaboli. Weź to już za Lightning. Będę leciał. Spoko, czym się biegi. Bajo. Teraz go. Wyszło całkiem ładnie. Właśnie zastanawiam się, na ile to wyjście było spowodowane tematem dyskusji czatu, a na ile po prostu miał już iść i akurat wybrał odpowiedni moment, że tak to ujmę. Nie dziwię się, że i po części jedno i drugie. Ja kiedyś trochę słyszałem o tym, jak wyglądały te baśnie, ale to nie jest tak, że to jakoś bardzo mi obrzydziło to wszystko. Po prostu zdaję sobie sprawę, że to są takie rzeczy bardziej jednak niekoniecznie tylko dla dzieci. Czy ja chcę... Ja mam poradę i mepata. Mam dziwne wrażenie, że mepata może mi się przydać. Więc nie zaszkodzi sobie to wziąć. I cielo. Czy ja chcę... jest za drogo raczej. Bo co to jest Jodain Era Camp? Kurde. Mam dylemat na zasadzie, że nie wiem, czy ja będę zmuszony używać Tielo, czy nie? W sensie dalej. Bo gdybym wiedział, że będę musiał go używać, albo że kraj w postaci z mojego głównego partii mi wypadnie na amen, to I guess, że miałoby to sens, ale tak to nie do końca to widzę. Więc na razie chyba przeoszczędzę, bo jednak są to niemałe pieniądze. Ja tam każdego używałem. To wciąż są duże pieniądze. I będę chciał zaoszczędzić na selfa. Pograłbym czerwony kaptur jako Tomek Game. No, jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakiś chory człowiek robi Otome Game z każdą możliwą baśnią i na zasadzie, że wbiera się którąś z księżniczek, które wiem, Bóg wie co jeszcze. I można każdego księcia królewicza, Bóg wie co wybierać. Czym jest Otome Game? Visual novelka kierowana głównie dla dziewczyn, bym powiedział. Mimo wszystko, proszę nie szkalować, to jest w miarę obiektywne. Zazwyczaj jest tak, że mamy protagonistkę i parę celów romantycznych wokół niej. Animal Dating Syndrome Hidusami Krajów. Istnieje też ta Oda Nobuna. Czy jak tam się ładnie zwało? Ambicja Ody Nobuny, coś ten deseń. Gdyby Kaspar był, to pewnie byłby w stanie ten... byłby w stanie potwierdzić w jedną czy drugą stronę. Bo kiedyś na pewno to oglądaliśmy. Gacza za nim kupcami bazowanymi na filmach tutaj Disneya. Oh my.
Jestem pewien, że znajdzie się na to wystarczająco dużo chętnych, żeby to na siebie porządnie zarobiło, zwłaszcza jeżeli arty są ładne. Co mi przypomina, że gdzieś ostatnio widziałem jakąś gaczę taką typowo dla dziewczyn, gdzie można mieć takie pseudo-intymne spotkania z chłopcami na zasadzie pieści się ich po włosach, robi się im masaże, masuje się im policzki i tego typu rzeczy. Tylko za cholerę sobie nie przypomnę tytułu, jeżeli ktoś by go podał, to bym inaczej skojarzył, że to jest to. O, cześć, Bat. Przypomniałeś mi fajnie, mam 2-4 różne Nobunagi, potem będzie mamy jeszcze 10 Nobunag i może Bat mój niemożliwy, bo moja siostra była fascynująca tym myskiem Nobunagę. Can't save your ass in here. There's no escaping this time. Why did you sell to not a house? Ask your idiot friend. He'd do the same thing. Oh, but you'll never see him again. Not after I devour you. Jinana was delicious. Eventy Fate często są tak na krak, że nawet nie wyglądają na oficjalne. Ja czym się nadają? Znaczy, nie będę kłamał. Ja Fate kojarzę z tego, że momentami wchodzi na granicę absurdu. Jeżeli można tu jeszcze mówić tylko o granicach. Zaoszczędzę sobie trochę many. Miałem z Gantordy styczności bardzo mało, bo dosłownie przez chwilę miałem zainstalowane na telefonie i zrobiłem chyba dosłownie tutorialowy scenariusz. Jakby oglądałem w swoim życiu The Spot of Fate, ale akurat do gaczy mnie aż tak nie ciągnie. Jedyne coś gacza podobnego, z czym miałem dłuższą styczność, to Pokémon Go. Możecie mnie ekwitować, proszę? A one są takie silne. Proszę, przestańcie być silne. Jeszcze raz, co już było waszą słabością? Erf. A po prostu buffu. Ta, to Matera. O mój Boże, oni wszyscy przeżyli. Lepszym pytaniem jest, czy ja to przeżyję w takim razie. Bo chcę wyglądać, jakbym miał tego nie przeżyć. Never mind. Gacza nigdy nie miała trwać tak długo, a wtem okazało się, że to gówno na siebie zarabia, co? Nawet nie blisko. Nice. Prawda, przed paraliż, ale nie jest to coś, czego się nie da naprawić. Zwłaszcza, że odnowiło mi to manę, dzięki której mogę się wyleczyć. 5 arków fabulous tak bardzo pisałem na kolanie. Domyślam się, że to jest dosłownie na zasadzie nikt nie spodziewał się, że to osiągnie jakikolwiek sukces sensowny. I potem jak się okazało, że to ma sukces, to ludzie zaczęli rzeczywiście się na tym jakoś sensownie skupiać. W sensie ludzie odpowiedzialni za to. I tak to sobie trwa do teraz w takiej biedzie. Słuchaj, działa? Działa. To najważniejsze. Nieważne jak ważne, że działa. Z tych gacza podobnych rzeczy będę chciał zobaczyć. Moje kids, możesz się włączyć na jakieś 10 sekund? Będę chciał zobaczyć PSM 5X, jak już będzie na zachodzie. Jeżeli będzie na zachodzie. Eee.
Tu na górę, to jeszcze nie. Chcę zobaczyć, co tam będzie. No dużo owieczek. To jest na 5x. Czemu to pasuje tak dobrze? Avalanche. To jest napełnione przez Chińczyków. Teraz jak o tym mówisz, to brzmi jeszcze gorzej. Jeszcze dodatkowo cenzurowana. Hatpool. Wyobraźcie sobie, że robicie demona, którego jedynym celem jest wyssanie energii życiowej ludzi poprzez kontakty seksualne, a potem go cenzurujecie. O, to jest jeszcze ich słabość, nice. Aby sobie nie ma kiedyś bardziej elektryczny niż Stokup. Zobaczy co... To jakie ma preferencje? Ocenzowany ma Radko Medigold za każdym jednym razem. Ma tworzyć model bez obowiązku, dlatego że to właśnie ten stworzyłonego modelu z T5 to już wyraz starego. Monkes. Jak rozumiem, to jest jedna z tych rzeczy, które po prostu można przywołać sobie jako David Summoner. Bo kojarzę, że David Summoner przywołuje demony z Sentaku. I domyślam się, że to może mieć jakieś sprawiedliwienie, ale nie zagłębiam się w to. Chcę zobaczyć na raz w kurze. Bardzo aktywnie zdania się przed czymkolwiek, co może być bliskie określeniu spoilera. Tata Shinji, kiedy SMT5 Vengeance na Steamach? Nie jestem pewien, czy miałbym cierpliwy, żeby jeszcze robić cały Vengeance. Słychać głos na górze. Pospieszcie się na pozycję. Zaczęły się do naszego obecnego miejsca. Musimy ich to zatrzymać. Co by się nie działo? Wypadałoby podłożyć jeszcze jeden ładunek. Bo jeszcze tego nie zabiliśmy. You ask for it. A z tego minifa, który robi się młodym. Add Big Mommy Milkers fan? Powinien być więcej dla osób, które pisane jak główne postaci. No właśnie, zawsze żałuję, że nie ma czegoś, po którego persona przynajmniej gdzieś tam na poziomie uniwersytetu. Podkreślam, przynajmniej mogą to być też po prostu ludzie dorośli pasujący. Ale niech to będzie taki określenie przynajmniej uniwerek. Nie ma czegoś, po którego persona 2-3. I mean, Persona 2 mogłoby nie istnieć pod względem gameplayu i nikt by nie cierpiał. Tak, mogę być lekkim haterem. Lecie mi też linki, jak dwóch gości 50 dyskutuje problem z sikaniem. Słuchaj, zawsze mogło to zajść na poziomie przetłumaczonych supportów z Fire Emblem Fates. Ale nie jestem pewien, czy to jest satysfakcjonujące rozwiązanie.
Dla tych, którzy nie kojarzą, o czym mówię, to jest jeden support, gdzie spotyka się dwóch asasynów i zaczynają sobie dyskutować. I jako tako ten dialog był względnie w miarę normalny po japońsku, a po angielsku twierdzili, że cały ten dialog zmieni się na wielokropki. Czemu? Nie mam zielonego pojęcia. Nie, na pewno nie jest ze mną spokojnie, będziemy mieć dziaka, który wie to, co to coś za te $20. Czwajc miał DLC jako tako? Bo nie pamiętam w tej chwili. Też nie będę komu bardzo intensywnie nie ruszałem Fates, bo mocno mi nie podchodziło fabularnie. Revelation. Czy to nie jest tak, że jest wersja, jak ona ma wszystkie ścieżki? Ja zawsze traktowałem Fates jako to całość, która ma wszystkie trzy. Więc jeżeli chcę tak traktować, to spoko. Jest też osobno, bo tak to osobno chyba każda gra była sprzedawana. Proszę mieć. To na ogół nie jest też taki wielki problem. Jeżeli się ma chęć zrobienia użycia fanowskiego tłumaczenia, to na ogół ma się też dostęp do japońskiej wersji w ten czy inny sposób. Kolorowymi kulkami z lat 90. Ja nie pamiętam, czy miałem taką typową, kolorową kurtkę. Na pewno nie, jeżeli miałem, to nie była taka typowa, że puszyca. Że dziecko chodzi jak taki ludzik Michelin. Ktoś chciał być jak Pokémon i mieć dwie osobne gry, to potem wydaje DLC ścieżką kradomyka fabułę. Nie możesz domknąć czegoś, co ledwo istnieje. Zespół 3 stop. Fuck, zapędzam się do... Krzyna policzka, kozi róg. Jesteśmy na 7 piętrze, powtarzam. A co? Pociszych. O, góra. Boję się tego, a nie będzie. Okej, udało się. Względnie. Znaczy nie podoba mi się, ile HP mi zostało. O. Dobra, to była słabość, nice. Bałem się trochę tego, ale wyszło ok. Mogę stanąć jeszcze, bo nie aż smaka jak final bossa. Wyobraź sobie. Nie mieć smoka jako final bossa w Fire Emblemie. Nie no, przesadam, ale nie ma tych gier aż tak dużo chyba. Znaczy inaczej, gier to może jeszcze jako tako byłoby więcej, bo jest parę gier, gdzie mamy osobne ścieżki. Jest jeszcze Demon Lords w ósmej grze, którego zabierzesz, więc... Z tego co pamiętam, w każdej grze na GBA zabiłem final bossa w jedną turę. O mój Boże, czy ja mogę przestać? Tak samo w jednej ścieżce, w trzech domach da się zrobić final bossa jednym atakiem. To... Well, jednego konkretnego i w jeden konkretny sposób, ale się da. Kompletnie ignorując mechaniki całej walki, ale o tym się nie mówi. To jest tak głupie.
Len jest bardzo podatna na to, czy akurat dostaniesz dobre statgrowe. Ja pamiętam, że moja Len była całkiem okej i trochę się dziwiłem, że ludzie na nią narzekali, a potem doszedłem do ostatnich chapterów i nie dziwiłem się, ludzie na nią narzekali. A z drugiej strony u mnie chyba każdy lord w siódemce. To była siódemka, right? Czy mi się już chyba? To ma siódemkę? Tak, siódemka. Jezu, miałem taki bankart, czy siódemka, czy szóstka. Chyba tam byłem. Póki pamiętam, bo zapomnę zaraz. Gale, curse you, Gale. Ustaw se media. I może Patra? Teraz wersji Pelka. Biorąc pod uwagę, że widzieliśmy Bata, to wolę chyba ten. Wolę chyba podejść. Hector przynajmniej wyluje siłę. Właśnie mój Hector, jak na to, jak bardzo jest wychwalany, mam wrażenie, że bardzo intensywnie ignorował levelowanie siły. Nieironicznie Hector i Len u mnie byli podobnie silni, jeżeli chodzi o czystą siłę ataku. Ja nawet nie żartuję w tej chwili. We wszystkich fajnych bemach są smok. Nie we wszystkich. O czwórce i piątce się nie wypowiem, bo inaczej. O jedynce, trójce... Nie, o jedynce był. O trójce, czwórce i piątce się nie wypowiem. Jeżeli zapisać czemu zepsuję jeszcze raz, to nie mam pojęcia, ale wolę zapisać dwa razy niż ani razu. W szóstce były, w siódemce były, w ósemce... Czy w ósemce były smoki? Nie liczę Wyvern jako smoki, żeby nie było. Tylko takie smoki, smoki. Ale chyba były. Dziewiątka i dziesiątka miały smoki. Jedenastka, czy jedenastka to już Awakening? Jeżeli jedenastka to Awakening, to na pewno ma smoki. To remake jedynki więc będzie miał. Bo potem jest Awakening, który miał smoki. Potem było też Echoes, które miało smoki. Potem było Fate, które miało smoki. Potem były trzy domy, które miały smoki. Potem Engage, który ma smoki. Heroes z tego, że jest gacho, to będzie miało smoki. To mówię, nie wiem jak czwórka, piątka ja i ten, i trójka. Pewnie fiolki skoro cykluje tiki naga. No w sumie tak, jest tiki. No to mówię, nie wiem jak 4 i 5, ale pewnie też miały. Więc faktycznie można powiedzieć, że ten, że wszędzie są. O. Nie ma smoków w gameplayu, I see. Stoiki przyjaciel. Kiedy Fire Emblem Story Remake? Na każdym direkcie. Dosłownie co direct, kiedy słyszę, że to jest ten direct, na którym będziemy mieli remake
te córki. No to go całkiem zabawne, bo absolutnie jestem w stanie uwierzyć, że remake czwórki byłby dla fanów czwórki niekoniecznie dobry. Czy ja to przegram, by the way? Bo te trójki są zdecydowanie za silne? Chyba nie. Aczkolwiek nie będę kłamał, przydałoby się mi coś silniejszego niż RG. Dobra, RG. I weźmy się, wyleczmy. Na szczęście Netself jest bardzo stylowy i zbalansowany, jeżeli chodzi o obronę magiczną. Więc z mobów tutaj to mogę co najwyżej się dać mieć, jakie rzucają. O nie, tylko nie ma buffu tutaj. Nie, no jeszcze nie zastanawiasz, jeszcze nie bardziej opłaca mi się zacząć bić drugiego cukiego, jak oni chcą spanować mało Fudain. Bo lepsze to niż jak jeden będzie mnie fizycznie bił. To co? Solo to zagram? Aż trafię na coś, co Mudo używa? I mean... Kim ja jestem, żeby narzekać na to, że Gaia dla mnie miła? tysięcy kasy wpadło. Dlatego przez tyle się bałem, że wpadnie do mnie zaraz kolega Bato, zaraz po tej walce i będę miał niepełne party. Na szczęście tego nie jest aż tak okrutne dla mnie. Na wszelki wypadek... Aż nie, wiecie co? Upewnię się, czy gdzieś tutaj nie będzie jakiegoś punktu leczącego jeszcze. Wierzę, że gra mnie ostrzeże, zanim będzie jakiś, jakaś walka taka duża. Zobacz sobie długo stanę. Chyba jest dokładnie samo, tylko w odwrotną stronę. Darmowe kwiaty. Selfie zaraz poziom wbije. Zastanawiam się, jaka jest szansa, że będę miał tego Ice Mastera przed najbliższym bossem. A domyślam się, że najbliższym bossem będzie kolega nietoperacy. Magic Noise. No i chyba daj żadne wiele HP MP. Jest safe. Fajnie, by go nie iść. Czekaj, Fiery Expel. To 24, trochę dużo. A drugie co, mogę zajść go z Agi teraz. I tego drugiego z Hamy potraktować. A dużo HP względem tego, ile z kolejnych przeciwników teraz mi zdaje. Serfik, co tam? Najlepiej rozdawane saty przysięgam. Także no więcej HP też trochę mam. Jest po drugiej stronie punkt leczący, tego co widziałem. I zaraz będę chciał z niego skorzystać. I'm not going to lie, potrzebuję go. Zobaczę, czy tylko te drzwi drugą stronę, czy tam czegoś nie ma. A?
dobijamy 100 magii przed 50 poziomem. Przez chwilę zacząłem się zastanawiać, dlaczego nagle zaczęli mówić o Final Fantasy VIII. Bo to brzmi trochę jak przeciętne doświadczenie z FF8. Dobra, tam jest to przejście. O mój święty Boże. Jaka fajna... Nie no, wiem, po prostu się śmieję, że... standardowe doświadczenie z tym... z FF8 to jest... po prostu drowanie magii i nielewelowanie. Bo jakkolwiek upocenie też, nie? Właśnie to grafka i levelowanie działa na niekorzyść gracza. A, to nie, trzeba było w ten sposób obejść. Wait a minute. Okej. Doro, magico cado. To byłem ja ostatnio na streamie Civica. Jak siedziałem i tylko klepałem dro. Diorama, padradi, mepatra. To mepatra chcę sobie przygarnąć. Sad Gale, mepatra. Zaraz patrzę. Nice. Czy ja chcę to obejść? Na wszelki wypadek. Z jednej strony chcę to obejść, z drugiej strony jak patrzę na Encounter, to nie wiem, czy chcę to obejść. Z drugiej strony to większa szansa na to, że cel zgarnie buffa magicznego. Na to buffa wbije magię z lampy. Dylematy. Kiedyś się skończy. O, to nie tego. To nie Undertale, żeby się kończyły. A zobaczymy. Przecież to nie też wpadnę pod oznaczenie 60 counterów. A pójdę po jakiś 5 medycynek. Wait for it. Ja tak się zastanawiam, jeżeli to tak ma... jako jedyną niewlewelowaną mantę, to czy on dostaje wszystko? Pewnie nie. Domyślam się, że tak dobrze to nie ma. Przecież chciałem pytać się, od kiedy w Undertale są demony. No, chodziło mi bardziej o coś innego niż konkretnie demony. O mój Boże. To się źle skończy. Cuk. Megalati As idealnie wpasowuje się w obecne ligi. Czy ja dopiero to nie mówiłem, że to będzie jakoś tak wyglądało? O mój Boże, jeszcze shield. Mega Jinx. Moje pierwsze skojarzenie z Jinx to pewna polska wokalistka. Co biorąc pod uwagę, jakie memy są z tym, że jest wyciągana z zamrażarki, to tym bardziej pasuje do typingu.
czy było warto? Neutron shot. To jest dobre pytanie, czy było warto? Oh my. Ale medycynki dostaliśmy wcześniej. Nie wyleczyłem tego. Nie wyleczyłem się z Kersa. Ale przeboleję to. Ach. Całkiem sensownie zrobił poziom, jak tak patrzę. Wylecz status, wylecz status, wylecz status. No i czy ja mogę wyleczyć status? Empatą? Nie, bo to leczy Jump Sleep Panic, czyli taki chuj. Dyskurs. Z takimi aftendy, w sensie, że takie odtaliony bardziej. Ja myślałem, że myślę o takich bardziej pchowych, że ciężki chodzą przybrane za Michelena. Tego ludzika Michelinowego. To nie, to tak omogłem jest. Zaraz się okaże, że to jest słowo, które funkcjonowało dosłownie tylko u mnie w domu. Absolutnie bym się nie dziwił z tego. Przestańcie się przywoływać. O mój Boże. Pomoc, gra mnie memoria. Malik drogiem. A tak o tym mówisz? O, Pokémony ściągają z SMT. A Digimon z Pokémonów. Zapasem potwierdzone info. Czekajcie. Czas zwrócić na sam początek. Mam 10 save slotów i będę wykorzystał każdy jeden z nich. To jest ostatni czasy mój ulubiony sposób zapisywania. Dosłownie zapisuj, aż skończą się te. Aż skończą się sloty i zacznij ponownie. A teraz powinienem wyjść do tego. Do bata, prawda? Właśnie, gdzie my jeszcze nie podróżyliśmy tych ładunków wybuchowych? Na pierwszym tak, na drugim tak, na trzecim tak, na czwartym tak, na piątym nie. Czy ja mogę zjechać na piąte stąd? Na razie to ja muszę... Co my teraz kawałem? Na pas tutaj pokrywam draft. Mi wydaje się, że tylko się nie opiekuje Firemet. Ja bym tu zjechał windą. A, czyli chyba muszę... Okej. Czekaj. Czy ja nie podróżyłem jeszcze na ósmym też? A. Chyba to na razie zjedziemy na trzecie. I muszę zobaczyć, gdzie jeszcze podkładamy...
proszę. Litości. To window. Dobra, tu byliśmy, więc muszę jechać window tą u góry na czwarte. O, siema. Ja sobie popatrzę na te debilitaty. Po czym po prostu poatakuję. Ja nawet nie próbuję się z nim użyć. Bo wiem doskonale, jak to by się skończyło. W ogóle wróciliśmy na chwilę do tematu Pokémonu, to przysięgam, że robienie Fire Monotype w drugiej genie może nie jest aż tak okropne, jak robienie Fire Monotype w generacji... Wait a minute, tu jest zejście na dół? W generacji czwartej. Ale nie jest też jakoś specjalnie daleko od tego, mam wrażenie. A, czyli tu jest zejście do Solnie po nic, nice. Bo jak odpaliłem sobie Heart Goldy, to mam dostęp do tak małej liczby Pokemonu. Dosłownie moim wyborem jest albo mieć... Bo co ja mam? Mam Startera, mam Growlithe'a, który nie będzie ewoluował do Kanto. Mam Magmara, który nie będzie ewoluował do Kanto. Mam Ho-Ho-a, którego złapię przed 8 gymem, czy po 8 gymie? Mam Entei'a, którego łapanie jest straszliwie upierdliwe. Slugma, który jest dopiero w Kanto. Handlera, który jest dopiero w Kanto. Na czwartym podłożyłem. Na piątym dopiero nie było podłożone. I we Floriana. No z tego samego powodu też dopiero w Kanto, bo Firestone. Bo generalnie największym ograniczeniem są Firestone. Molces też Kanto. A i w dodatku Molces bardzo mocno pokrywa się z tym. Z Ho-Ho-em, jeżeli chodzi o typing. Tak samo mogę powiedzieć, że jest ten Charmandera. Mogę chyba dostać po 16 znakach. Znaczy no po 16 znakach to mam wrażenie, że trochę już jakbym całą grę przeszedł. Więc mogę mieć efektywnie 3 Fire Flying Pokémony. Ja bym tak bardzo chciał, żeby... O, może to ja zrobiłem. Żeby Handlet był w Johto. Nawet gdzieś, nie wiem, na tej przeklętej drodze, gdzie normalnie są Fanfi i Skarmory. Nawet gdyby tam był, to bym jakoś bardzo nie narzekał, ale żeby chociaż były. Zamknięte, zamknięte, to można wejść. Zwłaszcza, że ja bardzo lubię Handluma. Mam trochę ten sam problem z Rugeną co z szóstą, że za bardzo stara się być jednym wielkim nawiązaniem do Kanto. I za mało, bo jest w niej bycia sobą, że tak to ujmę. Nie chciałem tego... O mój Boże, jeszcze spodobałem. Najgorsze jest to, że to co mówisz.
efektywnie jest prawdą. Jakkolwiek by mi się to nie podobało. No, mechanika Mega Ewolucja, no niestety. Panie, masz tą nostalgię BC z Mega Ewolucjami. Dalibyście Mega Ewolucję dla starterów z drugiej geny. O, mega tytlozy. Zdałem się ewolucję starterów Skulls, ja tutaj weźmy za to, no, panem starym pokonę starterów Skulls, żeby oczekł, bo mogę mieć fajnie. Monka jest? Bo jeszcze raz, co było starterami w Kalos? Jak zwykle mi się kurwa miesza i mnie to przeraża. Kalos to jest Delphox? To jest... Chyba co było to wiasem starterem zielony rządź. A tak, Chestnut. I Greninja. Tak. No tak, bo one miały też ten drugorzędny trójkąt słabości, który śmiesznie działał. Że... każdy Pokémon jest jednocześnie na siebie super effective i not very effective w jakiś tam sposób przez drugorzędne tapingi. Wiem, że to nie do końca samo, bo typy nie są odporne na siebie, plus Dark ma immunity na Psychica, nie? Tylko Resista. Aż Greninja kojarzę, że był bardzo zabawny, interaktywny w tych w grach, w których można było go mieć. Uciekacie? Ależ mnie to bawi. Kurz jest liderem embrionu. Nie da to bawi, żeby iście na tle głupi, żeby wpaść w tak oczywistą pułapkę. Nadal przejebał ligę. Hello. Mazam to nie jest play. A w ciebie bombkę, co? Poza Gena i chłopczy z legendami. Oj, tak. Jak to było? Zobaczyliśmy dwie legendarki, a pomyślcie sobie, co byłoby w pozostałych czterech slotach. Chyba nigdy nie zostało jakoś tak potwierdzone, co Paul tam miał dalej. Czy było coś, bo nie kojarzę. Wydaje się, że nie było. Ale też nie będę kłamał, anime bardzo słabo śledziłem. Moja znajomość anime skończyła się gdzieś w okolicy Wysp Pomarańczowych. Element, jestem nie tu, gdzieś chciałem być chyba. Czu...
szóste mam, na siódme mam, czyli na ósmym jeszcze muszę wykombinować. Przeganie czarnym zadem było głupsze. I guess. Przy czym jednocześnie trzeba pamiętać, że anime Pokémonów ma czasami bardzo ciekawą logikę. Zresztą ja mam wrażenie, że mógłbym sobie do sporo jakichś takich serii, które oglądałem za dzieciaka, porozmawiać. Pokémony, Battle Networki. O, przepraszam. Anti-Warrior. Kojarzę, że Star Wars też miał anime, tylko to anime było jakieś takie dziwne, bo chyba jakieś, nie wiem, 5-minutowe odcinki albo coś. Zielony tylko z liściem w ustach, wodny pok. Tak, o co chodzi? A i są przypadki, gdzie to nie jest aż tak oczywiste? Ten jak on miał... Próbuję sobie przypomnieć. Był ktoś też inny, który wyglądał kompletnie jak robak. A Boże, jak on się nazywał? Właśnie nie Livani. I ten, o którym myślę, był pure grass type'em. Bo i może wyglądał bardziej jak robak. On z siódmej geny był? Co gorsza, miałem go w party. I nie pamiętam. Co tylko świadczy o siódmej genie. Elfomantis, tak, tak, tak. Elfomantis, Lurantis. Chyba po prostu udaje. Tak, tak, tak. Właśnie o to mi chodzi, że na podstawie samego wyglądu nie zawsze da się tak jednoznacznie ocenić, tak? No bo siłą rzeczy, no on udaje do bala wyglądem, tak? A jest w rzeczywistości czymś innym. Moje ostatnie Pokémon to Platinum. Wydaje mi się, że Black Quite by ci też podeszły, by spróbował do nich podejść. Chyba, że mówisz anime. Nie, chyba nie było anime Platinum, tylko w moich szegach. Więc jak wyżej, że wydaje mi się, że Black White być mogły podejść. Ten Ice Master tak kusi. Co ci biedna Iris zrobiła? Co ja tak samo mi gany przed samym mocy psychiczne pierwoty? Było coś jeszcze w ten deseń? Był też jakiś Pokémon wodny, gdzie myślałem, że on jest psychiczny, a nie był. I sobie też teraz nie przypomnę. Nie chodziło mi raczej o Psyduck'a Golduck'a. Au, o Boże. Nie chciałem strzelać. Iris jest z Indii. Czy to wada? Jeżeli zapytacie kogoś, kto pasuje w korpo i ma programy robione przez ludzi stamtąd, to pewnie powie, że tak, to jest wada. Gdzie mogę podłożyć bombę na tym piętrze? Z drugiej strony nie było za bardzo gdzie chyba. Będę musiał zerknąć zaraz gdzie jeszcze. In before przejście do tego miejsca, gdzie muszę podłożyć bombę, jest gdzieś na dole. I go po prostu nie widziałem.
Ale jak będzie Dragon Mission, to łapie legendę i będzie mieć duże kimono. A mi ma bardzo duży wybór do łapania smoczek legend. To jest jakiś typ, który ma więcej legendarek niż Dragon. Musiałbym pewnie policzyć. Flying! Psychic! Nie, chyba nie. Nie każcie mi. Co nie da się zacznę zastanawiać, czy Flying nie będzie miał jakoś podobnie dużo. Zwłaszcza część smoków jest Flying. Legendarki! Ach, to były czasy. Teraz już nie ma czasów. A, manty schodzą po 100 tysięcy. Ja się boję zapytać, ile będzie mi kosztować manta po Ice Masterze. Pod typu latające legendy, drugie geny tak samo. Z trzeciej geny masz Rayquaza. Bo te, bo Lati były Psychic Dragon z Levitate'em. Nie zgadnę, będzie mi kazał jeszcze podłożyć pedę. Piąty jest latający us. Chwila. One nie były po prostu typ flying? Czy one były pure w swoim typie? Sus, Tornadus. Andros elektryczny, Andros ziemny i Tornadus. Właśnie nie pamiętam, czy to nie jest tak, że one były coś flying, tak trzech. A Tornadus jako jedyny był pure flying. Czemu nie pozwala mi to wyjść? Pewnie nie. Czy mogę nie być ambuszowany za chwilę? Ja swego drogę zostanę sprowokowany, muszę ich zerknąć. Wyglądało, co jest Gunflank. Czyli dobrze kojarzyłem. Gdzie ja mam podłożyć bombę na Open 5? To nie wygląda, jakby gdziekolwiek się dało. Zaraz obiegnę dosłownie całą mapę, żeby zobaczyć. Tak, żeby mieć każdy piksel odkryty. O tak, z tej strony nie. Tu nie, tu nie. Dziewięć latających do piątej geny. W Y-ach masz Rivertala. W siódemce żadna z tych okładkowych nie była. W ósemce też nie. W dziewiątce też nie. Tych okładkowych czysto liczę, żeby nie było. Bo wiem, że jest ich dużo więcej, spokojnie. Był Shaymin Sky, racja. Ten counter-rate mnie zabije raz. Jest Enamorus? Arkosa bym liczył jako normal mimo wszystko. Bo dla dobra pytanie, jeżeli liczymy go jako Dragon, to liczymy go też jako Flying. Nikomu się ukazać mi jego wysadzanie statku. Coś czuję, że ani ja się nie doczekałem, ani widowie się dzisiaj nie doczekają. Baby!
Chyba wiecie, dokąd to zmierza. Przed słonko drogie. Wyrzucę map w ogóle. Teraz nie chcę trafiać na bossów, którzy są niewrażliwi. Ja nie widzę, gdzie mogę podłożyć bombę na 8. Nie podoba mi się to. Bo ta winda jedzie 5, 4, 3, to nie. Zapisz, a mi to ma sens. Zwłaszcza, że mogę chyba mantę mieć. To są mantę za 250. Oh my. Ale jest jeden duży plus. Widzicie tę ścieżkę? Tutaj będzie coś ciekawego dla żywiołów. Chyba wiem, co to oznacza. Gdzie tu jeszcze coś może być? Mam dziwne wrażenie, że tak to jest. Ja, to są szyby na zewnątrz, to nie. Nie musisz wszystkich żywiołów maksować, żeby dostać się do ostatniej. Ha! Czyli wystarczy, że tylko jedno? No i ma sens, do tej pory pochowywałem chyba tylko za jedno. Dobra, spróbuję na razie wrócić przede wszystkim. I machnę sobie turbełę. Don't mind me. Bo chcę jednak odrobinę przyspieszyć. To jest dosłownie coś na zasadzie, nie chcę tu siedzieć, bo wie ile. Dlatego zacznę robić głupie błędy, żeby nie siedzieć, to było ile. Nie należysz mieć kawi teraz. Nie zada. Crossbreath. Nie aż tyle, ile myślałem, że zada. To na pewno. Biorąc pod uwagę, że ma lampa, to myślałem, że będzie to więcej. Okej, okay, tu nie ma przejścia, bo myślałem, że może będzie za jakimś obrazem albo coś. Tu jest zablokowane. Tu są okna. Ambusze. Jak na szczęście mogę uciec. Tu nic nie ma. Zerknę tu w tym przejściu. Tu nie, tu nie. Drzwi są rozwalone, winda nie działa. Zadanie high no right. To jest silne bufodajn. Bo jak na dół zejdę, to jest na 7 i tu nie ma przejścia na 8. Innego. Nie, ani winda, ani przejścia, więc nie. Mogę zerknąć jeszcze tam, ale tam wydaje mi się, że było zablokowane. Schody się zawaliły. Ja zaraz pożałuję tego uciekania jeszcze.
te czachy miały rację, co? Z tego co kojarzysz, to tak, bo przynajmniej jedna mi wybuchła wcześniej na twarz. Chciałbym nieco niższy encounter rate, nie będę kłamał. Okej, okay, tu jest Skype w końcu. Musiałeś to w końcu przytrafić, zwłaszcza że gramy w Gratlusa. Tutaj nic nie ma, była skrzynka. I rozwalone drzwi. Dacie nie uciec? Nice. Tutaj też nic nie ma. Drzwi są zamknięte i się nie otworzą. Gdzie jeszcze? Bo to mnie nie przepuszczają w ogóle, więc to nie wchodzi w chyba. Chyba. Potrzebuję czegoś, co mi wyłączy na dom kontery na chwilę. O, gdyby tylko istniała Stoma. Nie widzę tego. Mój święty Boże, jak ja czasem nie widzę tego. Na pewno nie pomaga, że jestem na nią od dominio za głupi. A weź. Byłem wtedy tak słony. Jeszcze status mi wszedł, nice. Not nice, the opposite of nice. Discourse. A bacz, coś w tym pokoju może być. Nic się nie stało, bo to skrzynka była. Dobra, dajcie mi manę i hapeki. A co tu jeszcze, gdzie? Nie przyznaję się do tego. Nie obdarzenia ładne wchodzą. Owiniam to jak są wyświetlane te, jak są wyświetlane drzwi na mapie. 100% wszystko tego wina. Ten bolt od dość szybko wchodzi. I'm not gonna lie. Zobaczę, czy to coś jest najpierw. O mój Boże. Absolutnie nie podoba mi się to, co widzę. Kto projektuje ten statek? Słabość tego. Góra. O mój Boże. Czy mogę przestać być niepełnosprawny umysłowo? Deathmatch.
Ale nie jest to Last Resort? Zobacz, to był taki isekai. Przez Siemens czytałem sobie opis jakiegoś isekai, bo im bardzo smutno, jak go przeczytałem. Znaczy, nie, wiesz, to nie isekai. Jakoś już przyzwyczajenie mówi na to isekai, nawet jeżeli to nie jest isekai. To jest moja wina w tym momencie. W każdym razie, anime jest z gatunku tych, które ostatnio się bardzo często przewijają. Czyli byłem słaby, ale tak naprawdę jestem OP. I tutaj było coś na zasadzie wywalono mnie z drużyny, bo byłem chujowym healerem, ale ja tak naprawdę jestem zajebistym DPS-em. And I'm just like, bro, what? You fucking what? Nie będę kłamał, jestem ostatnio bardzo intensywnym hejterem wszelkiej maści. Byłem najsłabszy, ale tak naprawdę jestem najsilniejszy. Może dlatego, że pojawiło się tego zdecydowanie za dużo. Bo ich matki mi zapłaciły sek. Nie jestem pewien, czy jestem w stanie wymyślić coś bardziej japońsko brzmiącego. Właśnie to nie jestem w stanie. Odrodziłem się jako maszyna z napajami. S? I to nawet nie chętaj. Cóż za osiągnięcie. Nie, że też zostanie, to brzmi jakby to było jakiś Bóg wie jak się osiągnięcie. Ja przedtem cały czas byłem pewien, że te owce są odporne albo znacznie wrażliwe na elektryczność. Ah, well. Odrodziłem się jak trawa, jak ktoś mi dotknął. Absolutnie obrzydliwe. A najbardziej mi się chyba podoba, kiedy seria jest itekajem i absolutnie nie wykorzystuje tego, że jest itekajem w żaden sposób, tylko po prostu używa tego jako plot device'u, żeby wrzucić kogoś do świata fantasy. Wiem, że było jedno anime, znaczy anime, była jedna light novelka, której tytuł był całą książką i miało 200 stron. I dla mnie to jest 100% peak content. Po co już zacząć sobie Metz Fly po chwili zastanawiasz sobie skąd masz na nim 5 godzin? Ja na demie spędziłem 8 godzin. Niech to będzie dość wymowne. Oh, Muffman. Where's the limp? Goddammit, nie są odpalne. Znaczy podatne. That's a hero, mam the speed, and I'm a fucking leader. Nice. Ja dziś widziałem coś po kroju, że przychodzi facet się wyspowiadać. I mówi, że proszę księdza, mam romans z moją teściową. Moja żona jest w ciąży. Moja teściowa też. And I'm just like, what? Jestem po kopalni, więc pewnie nawet nie jestem blisko tego, gdzie kończy się demo. O, blisko czy daleko? Przede wszystkim jest jeden bardzo długi dungeon, tam gdzie demo się kończy. Sam ten dungeon zajmuje wystarczająco długo, bym powiedział. I co, rodzina Blef nadaje się do isekaja? Ja wiem. To jest
nie powiedziałbym, żeby to była jakaś... Okej. Chciałem powiedzieć, że to nie jest jakiś bardzo popierdolony, ale zdałem sobie sprawę, że Beleth może jednocześnie demansować swoją matkę... matkę, babkę i prababkę w jednej osobie? To jakoś tak szło? Matkę, babkę, prababkę i córkę, czy tam... A, blisko wystarczająco. W każdym razie wciąż jest to bardzo ciekawe i interesujące. Matkę, babkę, to... Well, nie będę kłamał, że jest to lekko skomplikowane ze względu na to, jakie są relacje Rey względem tej. Względem... Beleth? I przez to, że Beleth ma w sobie... Sotis? Lekko komplikuje to całą sytuację. Ale tylko odrobinę. Nie przejmuję się tym. Ja mogę po prostu... Nie wiem... Przejść tę lokację? Czy to dzisiaj przekracza moje zdolności? O mój Boże. Yes. Yes. Jedna sam pozostał to uciec ze statku po spotkaniu się z Argilą. O mój Boże, właśnie zdałem sobie sprawę, że w tej chwili ten... Że w tej chwili Hit i Ergila będą niedolewelowani. Ups. Ile denarej ma sobie Geralt i żona Geralta. Oh god. It's only getting worse. Z każdą chwilą zdajesz sobie sprawę, że to się robi tylko gorsze. Materacji taki piłkarz był kiedyś. Będzie zaczął, że Face to Incest Machine. No, ogólnie mam wrażenie, że jest dużo Fire Emblemów, gdzie może bardzo łatwo dojść do kazirostwa. Chciałbym, żeby metaforze dało się tak samo staty rozdawać. Niestety tam część statów jest automatycznie przydzielana i się nie da. Właśnie Geralt, jeżeli jeszcze tu jesteś, jaki build robisz, tak ciekawości? W sensie, jak staty rozdajesz? Bo słyszałem do tej pory parę różnych wariantów odnośnie tego, jak działa tam. Jak działa metafor i ciekawi mnie, jak ludzie to widzą. Do tej pory tylko siły magii podmieniają ignorowanie innych. Wydaje mi się, że lak jak zwykle można zignorować, bo to głównie do playty, z tego co pamiętam. Agility pewnie może zaboleć. Bo w pewnym momencie nie zdziwię się, że za niski agility będzie powodować, że będziesz pudłował. Ale to takie bardziej przewidywanie, bo ja sam nie daję jakoś bardzo dużo w agility. Nie chciałem strzelać, by the way. Za szybko przeklikuję.
Mam wrażenie, że dużo jakichś bardzo interesujących drzewek genealogicznych można zrobić w Awakeningu. Teraz jak o tym myślę. Mam jedno ważne pytanie. Na górze nie ma save pointa i nie ma heal pointa. Więc tutaj się wyleczę. Czy możecie, proszę? Kirby. Dawać. Dziękuję. Nie mam doświadczenia do scenariuszy, w których sam wiesz, jakie chcesz staty, więc sobie chcę odpowiedzieć na to. I ma można w miarę rozsądnie. W większości jacynków da się w miarę sensownie ładować praktycznie wszystkie staty tak na hama w jeden stat. Wyjątkiem są głównie Devil Survivory, gdzie potrzebujesz statów, żeby nauczyć się konkretnych umiejętności. A tak to w większości gier Atusa IMO można dawać na hama w jeden stat i to nie boli jakoś bardzo. Zastanawiam się, czy w tej grze mnie bardzo bolało, że nie dawałem na przykład 2 agility. Chyba nie. Ale to musimy sobie wsiąść. Anyway, jako że nie wiem, jak długa sekwencja mnie czeka na górze, to na dzisiaj sobie tutaj skończymy. A za tydzień spróbujemy dokończyć ten statek po tym, jak szwędaliśmy się po nim zdecydowanie za długo. A wsiadę dalej z batonem czwórkami, ciśniemy. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam wszystkim za przybycie i trzymajcie się, po. Cześć!